Dzień dobry Państwu. Witam w specjalnym odcinku programu Gwiazdomania. Moim dzisiejszym gościem jest osoba, która na co dzień z gwiazdami ma wiele wspólnego. Wybitny astrolog, tarocista i numerolog Piotr Gibaszewski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jak rozpoczęła się Pana przygoda z astronomią? Co Pana urzekło w Królowej Nauk? Nawet z astrologią. Z astrologią, przepraszam. Bardzo dawno temu, nie ukrywam. To było w roku 90. Zerknąłem sobie na książki w bibliotece i jedna zwróciła moją uwagę. Była to książka Leszka Weresa i Rafała Prinkę, Mandala życia. Była to pierwsza książka w Polsce po wojnie, która zajmowała się tematem astrologii. Po prostu jak ją zobaczyłem, to mnie oświeciło, bo pomyślałem sobie, chyba tego całe życie szukałem. Więc astrologia, o której gdzieś tam słyszałem, bo każdy gdzieś tam słyszał o horoskopach, znakach zodiaku. I to była tylko ta jedyna wiedza na ten temat, którą miałem. I dopiero się okazało, że jednak astrologia to coś dużo, dużo więcej. Zachwyciło mnie to. No i się potem zaczęło. Zaczęła się ta fascynacja. Na początku lat 90. w Łodzi była, nadal jest, szkoła psychotroniczna, która miała różne nazwy, studium radiestezji, studium psychotroniki. Od niej pan zaczął, czy? Ja już będąc w tej szkole, już dużo, że tak powiem, praktykowałem, ale to był chyba taki najlepszy czas dla polskiej ezoteryki. I było tak bardzo dużo wtedy chętnych do tej szkoły. Fantastyczna kadra w tejże szkole. To jest szkoła legenda. Ona wychowała tam mnóstwo tych polskich psychotroników, ezoteryków, wróżek, astrologów, radiestetów. Bardzo, bardzo dużo ludzi się przewinęło przez Łódź. No i ja tam te pierwsze szlify chyba zaczynałem, a potem już samodzielnie. Czyli zaczęło się od książki. Zobaczył pan książkę i poczuł pan to coś, że to jest to, tak? Tak. To książka spowodowała, że astrologią się zainteresowałem, chociaż muszę przyznać, że wcześniej się interesowałem różnymi tematami z pogranicza psychotroniki, ezoteryki, UFO, tego typu tematy mnie zawsze interesowały, tylko że akurat to był taki moment, kiedy był ten okres transformacji ustrojowej, czyli nagle pojawiły się nowe książki, pojawiło się dużo rzeczy, których wcześniej nie było. To była taka bardzo ezoteryczna kiedyś wiedza, dlatego że astrologią wcześniej zajmowano się w bardzo wąskich kręgach. Mówię o Polsce tej lat 80., 70., w bardzo wąskich kręgach, w bardzo hermetycznych kręgach, a potem ona tak wypłynęła i stała się dostępna. Czy w gwiazdach można znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania? Bo przygotowując się do rozmowy z Panem, bardziej zagłębiłam się w temat i zobaczyłam, że są różne rodzaje astrologii. Jest na przykład astrologia prognostyczna, astrologia synastryczna, badająca relacje międzyludzkie, astrologia mundalna, analizująca wydarzenia na szczeblu światowym, astrologia urodzeniowa. Jest wiele rodzajów i technik tej astrologii. Chciałam się zapytać, jak to jest z tą astrologią? Czy naprawdę może odpowiedzieć na wszystkie pytania? Na wszystkie nie, ale astrologia ma takie narzędzia do badania ludzkiego życia, jego tajemnic, jego problemów, których chyba nie ma żadna nauka, nawet taka klasyczna jak psychologia, jak zresztą żadna nauka nie jest w stanie prognozować. Jedną z największych atutów astrologii jest możliwość prognozowania, czyli przewidywania pewnych wydarzeń w przyszłości. Wszystkiego nie, ale bardzo wiele można się dowiedzieć, chociażby wchodząc w taki aspekt, nie wiem, w psychologii, jeżeli chodzi o astrologię taką urodzeniową, czyli mamy do czynienia z horoskopem człowieka, czy ktoś się urodził, ma swój horoskop, tak. I jakby nie wiemy o nim nic, mamy tylko jego horoskop, a możemy powiedzieć bardzo, bardzo dużo na temat jego charakteru, osobowości, jego potencjałów, jego możliwości, jego takich, właściwie każdą dziedzinę życia, bo horoskop jakby pokazuje całe spektrum różnych spraw. I świat emocji, praca i rozwój, i finanse, i związki, i miłość. I praktycznie każda dziedzina życia jest opisywana w horoskopie. Czyli można powiedzieć, że poza osobowością, która jest opisywana horoskopem, można się dowiedzieć bardzo wielu jeszcze innych rzeczy. Ale to jest, mówimy o tej astrologii urodzeniowej. No, właściwie astrologia jest jedna, bo ona operuje pewnymi wspólnymi takimi technikami. To skąd taki podział? Właściwie on się narodził stąd, że i astrolodzy się też specjalizują troszeczkę, można by powiedzieć tak, że są astrolodzy, którzy na przykład zajmują się wyłącznie taką astrologią urodzeniową, horoskopową, tak zwanym radixem, czyli horoskopem urodzeniowym. Więc
Więc są tacy, którzy się jakby tym najbardziej interesują. Ale są i astrolodzy, którzy na przykład, których interesują zjawiska światowe, mundalne. Czyli ta astrologia polityczna, można powiedzieć tak. Ja mogę sobie o sobie powiedzieć, że ja się interesuję trochę wszystkim. Czyli wszystko interesuje mnie astrologia mundalna, czyli ta polityczna, globalna, losy świata. Od, ja wiem, bodajże 15 lat piszę taką prognozę całoroczną na związaną z przyszłością świata, Polski. Mnie interesują zjawiska globalne. I jak pan widzi tą przyszłość? No, ja jestem w takim mniejszościowym nurcie astrologów, czy można powiedzieć takich, no jasnowidzów to nie, bo nie jestem jasnowidzem, prognostyków, wróżbitów, astrologów, którzy, no ja należę do takiego nurtu optymistycznego, bo astrologia kojarzy się raczej z takimi mrocznymi, ponurymi wróżbami, przepowiedniami, koniec świata, jakiś kalendarz Majów, no jakieś straszne rzeczy, którymi ciągle jesteśmy bombardowani. Ja natomiast mam pozytywną, optymistyczną wizję świata. Czyli prognozy raczej różowe. No, może niekoniecznie do końca, ale optymizm związany jest z nadchodzącą erą wodnika, która już gdzieś tam puka do naszych bram. Niektórzy twierdzą, że jeszcze wiele lat upłynie, za czym się ta era wodnika nadejdzie, ale era wodnika jest erą optymizmu, erą wiary w ludzkie możliwości, w potęgę umysłów, w sukces, w rozwój. Więc ja mam taką pozytywną wizję przyszłości, jeżeli chodzi o globalne zjawiska, czyli żadnych jakichś takich mrocznych, strasznych przepowiedni końca świata u mnie nikt nie usłyszy. Czy uważa pan, że jesteśmy niewolnikami gwiazd? Spotkałam się z takim pojęciem jak determinizm, gwiezdny determinizm. Ten temat jest bodajże od 2000 lat dyskutowany. Jakie jest pana zdanie na ten temat? I moje zdanie jest takie, jakie było zdanie słynnego astronoma i astrologa Tycho Debré, który powiedział, że gwiazdy zachęcają, ale nie zmuszają. Czyli nie jesteśmy niewolnikami układu astrologicznego. W pewnym sensie są determinacje. W astrologii, w horoskopie jest jakby połączenie dwóch czynników. Determinizmu, czyli jest coś w rodzaju przeznaczenia. My jesteśmy w jakiś sposób skonstruowani. Nasz horoskop już jest skonstruowany, my jesteśmy skonstruowani w jakiś sposób. Mamy jakieś cechy charakteru, nasza osobowość się w jakiś sposób już ukształtowała. Mamy jakieś wzorce rodzinne, przeszłość, kultura. Skądś wyrastamy, to już nas zdeterminowało. Ale mamy wpływ na swój los. Gdyby tak nie było, gdyby tego nie było, nie byłoby sensu robienia czegokolwiek ze sobą. Nie byłoby sensu, nie miałoby sensu kursy, terapie, rozwój, praca osobista. Więc astrologia, horoskop traktujemy raczej jako taką mapę drogową. Jako raczej coś, co nas prowadzi w życiu, ale niekoniecznie determinuje w znaczeniu, że już jest coś zapisane, już się tak musi zdarzyć, już koniec. Czy uważa pan, że religia kłóci się z astrologią? Właściwie to jest trochę tak, że to jest jakieś pewne nieporozumienie. Jeżeli mówimy o religii, to najczęściej mówimy o chrześcijaństwie, o religiach monoteistycznych, tak, które generalnie miały stosunek sceptyczny, żeby powiedzieć krytyczny. Ale chociażby chrześcijaństwo, które w tej chwili jakby słyszy się takie opinie, że kościół katolicki czy inne kościoły chrześcijańskie potępiają astrologię. A nie przeszkadzało to przez kilkaset lat, nie przeszkadzało to, że astrologia była wykładana na większości liczących się uniwersytetów europejskich, łącznie z Akademią Jagiellońską w Krakowie. Do XVIII wieku ta astrologia praktycznie była wszędzie obecna i była nauką szanowaną, cenioną, docenianą. Czy się kłóci? Nie mnie oceniać jakby kategorie moralne, w sensie czy to jest zgodne z pewnymi dogmatami, czy nie. Ale astrologia jest, ma swój rodowód rzędu kilku tysięcy lat. Sama kiedyś była nauką i religią w jednym, w Babilonii, w Mezopotamii. I ona sama była w pewnym sensie wykładnikiem różnych jakby rzeczy, które się działy z ludźmi. Pytam o to nie bez powodu, dlatego że kiedy byłam małą dziewczynką, bardzo interesowałam się ezoteryką i jednocześnie wychowywałam się w bardzo katolickim środowisku. I powiem szczerze, że byłam blokowana przez to środowisko i być może gdyby nie osoby duchowne, do dzisiaj rozwijałabym swoje nadprzyrodzone umiejętności. Ale dzisiaj nie o mnie mowa, chciałam po prostu zapytać o to, jaka jest pana opinia na ten temat. To jest trochę tak, gdybyśmy chcieli przyjrzeć się astrologii, to okazałoby się, że ona jest wszędzie obecna. W Biblii, w naukach
naukach doktorów Kościoła, chociażby święty Tomasz z Akwinu, wybitna postać w Kościele katolickim. Właściwie można powiedzieć, że jest to... Święty Tomasz jest absolutnym autorytetem, jest filozofem, którego nikt nie kwestionuje w Kościele katolickim. Święty Tomasz z Akwinu w dziele o człowieku, to jest taki fragment jego słynnego dzieła Suma Teologiczna, napisał takie stwierdzenie, że przez wpływ planet Bóg wyraża swoją wolę ludziom, a zatem poznawanie horoskopów jest poznawaniem woli Boga. Tak powiedział święty Tomasz. Więc jeżeli różni dogmatycy, tak, fundamentaliści katolicy święty Augustyn natomiast uważał, że astrologia jest złem, bo zrzuca odpowiedzialność za grzech na Boga. No tak. Więc to jest kwestia dyskusyjna raczej. Tak, tylko że święty Augustyn miał przez długi czas był gnostykiem, fascynatem różnych bardzo magicznych ścieżek, więc jego stosunek do ezoteryki, do, no można powiedzieć do hermetyzmu, bo to wtedy był ten taki okres, do gnozy był bardzo krytyczny, ponieważ sam wywodził się z tego środowiska i bardzo długo w nim był obecny. Czym różni się wróżba od prognozy astrologicznej? Zasadniczo, chociaż wywodzi się z jednego nurtu. To jest astrologia, tarot, numerologia, I Ching jakby przynależą do nurtu technik zwanych sztukami dywinacyjnymi. Od łacińskiego słowa divinatio, czyli przewidywać, przepowiadać. Czyli właściwie one mają wspólny rdzeń, wspólne jakby źródła. Natomiast astrologia i tarot to są, czyli wróżby na przykład, bo najczęściej wróżby kojarzymy z kartami tarota, to są jakby dwie ścieżki równoległe, które idą w tym samym kierunku. Tarot, czy wróżby są neptunowe, czyli odwołujące się do intuicji, do sfery duchowej. Astrologia zaś jest taka umysłowa, uraniczna się mówi, czyli patronuje Uran, czyli jakby planeta odwołująca się do umysłu, świadomości, wiedzy. Czyli astrologia jest jakby taką najbardziej, można powiedzieć, rozumową, analityczną ścieżką w tych technikach i opiera się na pewnych technikach bardzo skomplikowanych, ale bardzo precyzyjnie opisywanych. W tarocie zaś mamy pewne karty, które reprezentują jakieś archetypy, wzorce, symbole. I właściwie to tylko już od wróżbity zależy, jak on zinterpretuje to, bo może każdy widzieć coś innego. Więc astrologia jest bardziej ścisła, bardziej naukowa, bardziej taka nawet bym powiedział racjonalna, racjonalistyczna, nawet jak na naukę taką ezoteryczną. Myślę, że to będzie najlepszą puentą przed naszą przerwą. Zapraszamy na krótką przerwę, a tuż po niej dalszy ciąg rozmowy.